z Maryją, napełnioną Duchem Świętym i otwartą na Twoje słowa. Pomóż nam, Panie, rozpoznawać Twoją wolę i wypełniać ją w każdym momencie. Z Maryją, która udała się do swej krewnej Elżbiety, pomóż nam, Panie, być uczynnymi i służyć bliźnim z radością i gorliwością. Z Maryją, która kształtowała serce i oblicze Jezusa, daj, Panie, wszystkim rodzicom przyjmować z radością i miłością ich nowonarodzone dzieci. Spraw, by wychowywali je po chrześcijańsku i pomagali im odkrywać ich powołanie. Maryi, Matce Nadziei, i Tobie, Panie, powierzamy wszystkich tych, którzy przeżywają czas próby, choroby, niepokoju. Tych, którzy będą przeżywać Boże Narodzenie samotnie lub w cierpieniu. Z Maryją i wszystkimi świętymi daj nam, Boże, przeżyć czas oczekiwania na Twe przyjście, czas radości, pokoju, w nadziei na poprawę i nawrócenie świata. Panie, w tym czasie Adwentu daj nam zapragnąć wyłącznie Ciebie. W adwentowym czekaniu, gdy przycichł świat cały, uwielbiam Cię, Jezu, Panie godzien chwały. Uwielbiam Cię w myśli, w modlitwie i w śpiewie. Oddaję Ci, Jezu, dziś samego siebie. Chcę Ci przygotować w sercu moim drogę, bo tęsknię za Tobą, mym Panem i Bogiem. Zobacz, adwentowe płoną dla Ciebie lampiony. Przyjdź więc, Panie Jezu, i bądź uwielbiony. Jezu Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem, wołam do Ciebie, Jezu, Synu Boga Najwyższego. Ciebie anioł Gabriel zwiastował Maryi Dziewicy. Przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. Jezu, Ty jesteś świętym Boga. Twoją obecnością rozradował się Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety. Daj całemu światu radość zbawienia. Przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. Jezu Zbawicielu, anioł objawił Twoje imię Józefowi, mężowi sprawiedliwemu. Przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. Jezu, światłości świata, Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawiedliwi. Przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. Jezu, wschodzie, który nigdy się nie kończysz, Ciebie zapowiedział Zachariasz jako przychodzącego z wysoka. Przybądź i oświeć tych, którzy trwają w nieznajomości Ciebie. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. To już ostatnie dni przed oczekiwaną od dawna chwilą, gdy będziemy gośćmi na urodzinach Jezusa. Ale maleńki Jezus już przed narodzinami był na świecie. Nosiła Go pod swoim sercem Maryja i już wtedy ludzi dotykało Jego błogosławieństwo. O takim zdarzeniu mogliśmy usłyszeć w dzisiejszej Ewangelii. Maryja odwiedzała swoją krewną Elżbietę. Gdy Maryja ją pozdrowiła, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie Elżbiety. Właśnie. Jezusa nie było jeszcze widać, a Elżbieta już poznała, że Maryja jest matką jej Pana. Mówi do niej: skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Wtedy też wypowiada słowa, które staną się potem częścią modlitwy Zdrowaś Maryjo. Jakie to słowa? Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Elżbieta nie miała pojęcia, że to krótkie zdanie, które wypowiedziała, ludzie przez wiele wieków na całym świecie będą powtarzali biliony razy. Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę Zdrowaś Maryjo, zwracamy się do Boga przez wstawiennictwo Maryi. W drugiej części tej modlitwy prosimy Maryję: módl się za nami.
W taki sposób zwracamy się też do innych świętych. Do Boga nie mówimy: módl się za nami, bo Bóg do nikogo się nie modli, to my modlimy się do Niego. Pozdrówmy teraz razem Matkę Bożą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami albo módl się za mną można powiedzieć tylko do człowieka. Człowiek może się za nas modlić, nie musi nawet być w niebie. Każdego mogę przecież prosić, żeby się za mnie modlił. Może to być ktoś, kto siedzi obok mnie w ławce. Możesz mu powiedzieć: módl się za mną. A on dobrze zrobi, jeśli się rzeczywiście za ciebie pomodli. Bóg chce, żebyśmy wzajemnie się za siebie modlili. Jednak szczególną siłę ma modlitwa osób, które go najmocniej kochają, czyli modlitwa świętych, którzy są już w niebie. W jednej z modlitw eucharystycznych ksiądz tak zwraca się do Boga: niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Słyszycie? Święci nieustannie orędują za nami u Boga, nieustannie się za nas modlą, a szczególnie wtedy, gdy ich o to prosimy i w tych sprawach, o które prosimy. Szczególne miejsce wśród świętych zajmuje bohater i patron naszych rorad, święty Józef. Jest jednym z największych świętych i wyprasza nam u Boga wiele łask. A skąd to wiemy? Ano stąd, że wielu ludzi potwierdza, że pomógł im święty Józef. Często są to sprawy związane z codziennym życiem, czasem są to zdarzenia tak mocne, jak historia ze schodami w Santa Fe, o której już słyszeliście. Opieki świętego Józefa doświadczają czasami całe grupy ludzi, tak jak to zdarzyło się podczas wojny księżom uwięzionym w obozie koncentracyjnym w Dachau. Posłuchajcie. Ta historia zdarzyła się, gdy II wojna światowa dobiegała już końca. Prawie cała Europa była uwolniona od Niemców, ale Dachau wciąż jeszcze znajdowało się w ich rękach. W tamtejszym obozie koncentracyjnym, oprócz innych więźniów, przebywało w straszliwych warunkach wielu księży, większości Polaków. Gdy front zbliżał się do Dachau, sytuacja stała się wręcz krytyczna. SS-mani zaczęli wyprowadzać grupy więźniów i rozstrzeliwać ich za obozem. Księża, widząc, co się dzieje, postanowili odprawić nowennę do świętego Józefa. Przez kolejne 9 dni prosili świętego Józefa o cud ocalenia. W ostatnim dniu nowenny 800 kapłanów i świeckie osoby odmówiło akt oddania się w opiekę świętego Józefa. Więźniowie zobowiązali się, że po wyzwoleniu będą szerzyć cześć do świętego Józefa i że będą pielgrzymować do jego kaliskiego sanktuarium. Nie wiedzieli, że wyrok na nich już zapadł. Dowódca SS Heinrich Himmler wydał tajny rozkaz, w którym nakazał likwidację obozu, a to oznaczało, że wszyscy więźniowie mają zostać zabici. Dokładnie 29 kwietnia na dany znak do obozu mieli wkroczyć żołnierze i zrównać z ziemią wszystko, zabudowania wraz z ludźmi. Nieoczekiwanie jednak do obozu na kilka godzin przed zaplanowaną akcją dotarli Amerykanie. Stało się to tak nagle, że personel obozu nie zdążył nawet uciec. Po oswobodzeniu księża i świeccy zaśpiewali Bogu z wdzięcznością hymn Te Deum. Nie mieli żadnej wątpliwości, że przeżycie swoje zawdzięczają wstawiennictwu świętego Józefa. Oswobodzeni dotrzymali słowa. Po raz pierwszy pielgrzymowali do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu 3 lata po wojnie w 1948 roku
i potem robili to każdego roku, dziękując za ocalenie. Święty Józef interweniuje nie tylko w tak dramatycznych sytuacjach, ale też w zwykłych, życiowych sprawach, takich jak znalezienie pracy czy mieszkania. Wielu ludzi, prosząc Józefa o pomoc, wysyła do niego listy. Zrobili tak na przykład pan Jarek ze swoją żoną, kiedy ich stary samochód trzeba było coraz częściej naprawiać i w końcu trzeba go było zmienić. Na nowe auto nie było ich stać. Postanowili polecić sprawę świętemu Józefowi. Napisali do niego list z konkretną prośbą. Opisali, jaki samochód chcieliby kupić, ile ma mieć lat, jakie paliwo, a nawet w co ma być wyposażony. List z modlitwą zanieśli do parafii pod wezwaniem świętego Józefa, ale sami też zaczęli szukać. Przejrzeli setki ogłoszeń, już nawet mieli dokonać zakupu, ale wciąż coś nie pasowało. Po jakimś czasie zaczęli nowennę do świętego Józefa w całkiem innej intencji i zupełnie niespodziewanie, po kilku miesiącach poszukiwań, znaleźli samochód. Dokładnie taki, o jakim pisali do świętego Józefa, i na dodatek całkiem blisko ich domu. Rodzina jest pewna, że święty Józef zadziałał, że znalazł im to, czego szukali. Takie rzeczy zdarzają się często. Święty Józef wie, co to znaczy mieć kłopoty z powodu braku mieszkania, z powodu braku pracy. Wie, co znaczy dbać o dom, o rodzinę i pomaga, a wtedy wzrasta chwała Boża. Trzeba jednak świętego Józefa poprosić. I trzeba to robić bardzo konkretnie. Modlitwa do świętego Józefa. Witaj, Józefie, mężu sprawiedliwy, przeczysty oblubieńcze Maryi i Ojcze Dawidowy Mesjasza. Jesteś błogosławiony wśród ludzi i błogosławiony jest Syn Boży, który został Tobie powierzony, Jezus. Święty Józefie, patronie Kościoła Powszechnego, strzeż naszych rodzin w pokoju i Bożej łasce i dopomóż nam w godzinie śmierci naszej. Amen. Do Ciebie, Święty Józefie, do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy. Z ufnością błagamy również o Twoją opiekę, przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą Bogu Rodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus. Pokornie błagamy, wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą we walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak i teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Wezwania. O chwalebny oblubieńcze Maryi i Patriarchu Dawidowy, przez Twoje doskonałe posłuszeństwo Bogu, zmiłuj się nade mną. Przez Twoje święte życie, pełne cnót i zasług, wysłuchaj mnie. Przez Twoje najsłodsze imię, dopomóż mi. Przez Twe najłaskawsze serce, bądź przy mnie. Przez Twoje najświętsze łzy, pociesz mnie. Przez Twoje boleści zmiłuj się nad moim cierpieniem. Przez Twoje radości pociesz moje serce. Święty Józefie, usłysz mnie. Święty Józefie, wysłuchaj mnie. Święty Józefie, zmiłuj się nade mną.
Od wszelkiej szkody ciała i duszy uchroń mnie. Od wszelkich niebezpieczeństw i wypadków wybaw mnie. Dopomóż mi przez Twe przemożne wstawiennictwo i przez Twą łaskawość wyjednaj mi u Pana wszystko, co jest mi potrzebne, a szczególnie proszę Cię o łaskę, której teraz najbardziej potrzebuję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Modlitwa o ocalenie dzieci poczętych. Święty Józefie, który odważnie chroniłeś zagrożone życie Jezusa, przeprowadzając dzieciątko wraz z jego matką przez pustynię, ochroń i dziś życie poczętych dzieci. Niech Bóg pobłogosławi pustynne drogi życia ich matek i ojców, aby ocalało życie niewinne i wszyscy mogli z radością uwielbiać Boga Stworzyciela. Amen. Józefie najwierniejszy, módl się za nami.
Chrystusa Pana naszego. Amen.